Cześć, Klaudia, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj ze mną tajemniczy gość. Kim jesteś? Basią! Basią! Dzisiaj będziemy robić typowy filmik. Ostatnio w sumie na YouTubie mogliście już zauważyć tego typu filmy, bo troszeczkę sporo ich jest. No to my też postanowiliśmy spróbować swoich sił i dzisiaj będziemy robić największe ciastko na świecie. Tak. Z racji, że w sumie to jest pierwszy kulinarny filmik na moim kanale, to w opisie będziecie mieć wszystkie składniki, taki skrócony po prostu przepis, jak to mniej więcej zrobić. O ile nam wyjdzie, miejmy nadzieję, że nam wyjdzie. Ej, moje masło było tam, gdzie było twoje masło. Leżało kiedyś u was w pokoju masło przez ponad 24 godziny, bo z naszego się zrobiła pianka. Dam radę, patrzcie to. Skok tego masła był pod ochroną na 200 tysięcy. Masło skoczyło za mnie, a ja skoczę kiedyś, tak. Co wy na to? I teraz mam to utrzeć, tak? Patrzcie. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Co prawda... They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it. Jak ty to zrobiłaś? Jajko się poturlało. Jajko! Jajko spierdzieliło i zanim się skapnęłam, to już było... już leciało. Widzicie? Mówiłam, że ja powinna mieć wszystko pod kontrolą. Poszłam dosłownie na sekundę, po trochę więcej cukru. Zostawić Klaudię samą z jedzeniem do robienia. A ta już rozrabia. To Klaudia teraz miesza masło z cukrem, a ja w tym czasie pokroję czekoladę i orzechy. Hej, masło, masło, masło. Spróbuj to. Naprawdę ciuły. Dobre? Dobre. Dzieci drogie, nie macie słodyczy w domu, jedzcie masło z cukrem. Naprawdę dobre. Nie, w dzieciństwie, ja nie wiem, czy masz też takie jadło. Jadło się kanapki z masłem i cukrem. Kiedy się tak? Nie, jadą chleb tostowy z masłem i cukrem, nie, z kakałem. No to obojętnie, jeśli jakikolwiek chleb z masłem i cukrem, to to jest coś tylko z chleba, no. Ciastko nie wyjdzie, bo nie będzie produktu. No i właśnie teraz te jajka, które tutaj gotowyśmy, czyli dwa jajka, wypuszczam z tym masłem i cukrem. Mniam. Albo się jakby teraz opuściła, ale bym się śmiała. Nie. Oddaj. Potrzebujemy łyżeczki soli, łyżeczkę proszku i 5 szklanek mąki. Piękne różowe. Mają łyżeczkę proszku. To jest około łyżeczki. Ta szklanka? 5. 5 szklanek mąki. 5 szklanek mąki. Dobra. Mamy pierwszą szklankę. Zawrócę. Ej, ile się wytrzepacie na taras? A nie lepiej zamaczasz tą szklankę w tym? O, dobry pomysł. Widzisz? Coś mi nie wychodzi w tym życiu. W filmach się tak robi amerykański syp. Druga szklanka. Jeszcze 3. No to się tu zmieści? Nie wiem. Trzecia. Czwarta. Kończyła się miejsce w misce. Piąta szklanka. Chodź! To jest lepsze niż śnieg. Moja babcia tak ugnia tak luski. A nie samą mąkę. Jej, ej, bo ta miska jest naprawdę za mała. Patrz to, bo to wysypie się. Kurde. Dobra, damy radę. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to nikt nam tego nie zrobi dziś. Cześć, jakby naprawdę robiła kluski, tylko zamieniła ziemniaki na mąkę, mąka na ziemniaki. No że jak skończę, to będzie 4,5 szklanki, a nie 5 szklanek mąki. Czekaj, to ja robię tamę, a ty rób, dawaj. No co robisz? Dobra, ja robię tamę. Ja nie mogę tego widzieć. To jest dura, to jest zbyt drastyczne. To jeszcze nie jest wymieszane, na spodzie jest mąka. Klaudia mnie zostawiła. Samą. Klaudia, jak mogła? Dodajemy teraz czekoladę i orzechy. Ale to jest syf. Basia ogólnie lepi bałwana. Ulepimy dziś bałwana. Widziałaś to? Tak, widziałam to. To jest brzuszek. I tu, uwaga, głowa. Ej, patrz już oczko tam. I widzisz, jak widzisz? Tylko drugie oczko takie niedowalone, więc trzeba ustawić to. Obróć tą głowę do nich. Obracamy głowę. Robimy największe ciastko na świecie! Obróć tak dużo nogami, no. 3, 4! A jak sobie to wygląda jak takie ciastko? Takie, Jezu, ale zrobię to bardziej tak na powierzchni, a nie na grubość. Trzeba teraz to ładnie uformować. No tak trochę... Ej, w ogóle ciekawe, ile my będziemy to piekły. No i tak się prezentuje to ciastko aktualnie, w sumie jak tam patrzę, wygląda tak jak taka pizza. Taka jak ten. Ale naprawdę ładnie się prezentuje, ładnie pachnie. Nie wiemy dokładnie, ile się to będzie piec, więc najwyżej jak się już upiecze, to damy wam znać, jak tutaj będziemy wam to prezentować. I też chyba w jakiejś niskiej temperaturze będziemy próbowały to upiec, żeby dać temu trochę czasu. No co, zanosimy to. Ja nie chcę się z nim rozstawać, oni dorastają tak szybko. No więc idziemy już to dać do piekarnika i zobaczymy się, ile będzie się piec i zawsze mi ucieka z ciachem. No i mamy już, jak widzicie, gotowe ciastko. Jest upieczone! Jest ogromne, to się liczy. Tylko to widzicie, ej dobra, ściągnijmy to z blachy najpierw. O! Się wzruszyłam, Basia.
Podnosimy. Ej, a właśnie, nie, ona się nie może złamać. Nie może, więc jak to może? Damy radę. No, ja dam od dołu, no. Podnieś. Ono jest naprawdę porządnie zrobione. Ej, faktycznie, no. Pijacerka. Dobra, kochani, także Basia się na mnie niestety obraziła, ale ja i tu piękne ciastko was. No dobra. Ja i to piękne ciastko, które się już rozpuszcza i trzeba je zostawić do lodówki, was żegnamy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zaraz tutaj jeszcze jakieś zbliżenia, ale coś porobiłem przewidki, żeby wam po prostu pokazywać, jak to wygląda. Z orzechami i czekoladą, także kto chce, kto chciałby zjeść to ciastko, jak Basia jest obrażona za kamerą, piszę w komentarzu. Także zobaczcie, że Basi tutaj już nie mam. Zróbmy niespodziankę. W tym samym czasie na jej kanale pojawił się filmik, robimy czekoladą pizzę. To była mua, mua, paka i patrzcie, jak mam wszędzie z tego ciastka. Więc was zapraszam bardzo serdecznie. Link się właśnie w karcie pojawia. No i co, to tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. No i cześć! Patrzcie, jak je zrobię. Moment, to chwilę potrwa. Pa, pa!